Gaz ziemny, czyli błękitne paliwo, wciąż jest jednym z najpopularniejszych systemów ogrzewania budynków. Wciąż popularny jest również w domach i mieszkaniach jako paliwo do kuchenek gazowych. Nie dziwi zatem nikogo, że niemal każdy budynek wielorodzinny wyposażony jest w często już leciwą instalację gazową. Na mocy rozporządzeń instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce, co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nie przekraczającej 10 metrów od zasilanego budynku w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem do osób niepowołanych. Prace związane z przeniesieniem zaworów głównych prowadzone są obecnie w zasobach Jaworznickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Budynki były budowlane w latach poprzednich, kiedy przepisy stanowiły troszeczkę inaczej o możliwości wyposażenia tych budynków w instalacje gazowe, to znaczy się pozwalały na to, żeby zawory gazowe były wewnątrz budynku. My teraz na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury, które obowiązuje od 2002 roku i dotyczy warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wyciągamy te zawory na zewnątrz. Tutaj przepis stanowi jasno, że ze względów bezpieczeństwa zawory gazowe muszą być usytuowane w miejscu dobrze dostępnym i na zewnątrz. Gaz jest pomocny, jednak wszelkie zaniedbania w przeglądach i serwisowaniu instalacji mogą mieć opłacane skutki. Co więcej, w przypadku na przykład pożaru strażacy mają łatwiejszy dostęp do skrzynki znajdującej się na elewacji budynku niż na przykład w jego piwnicach. Służby ratownicze mogą podjechać i w prosty sposób wyłączyć, czyli dostają się do skrzynki gazowej, zakręcają gaz i mogą przystąpić do innych czynności, które w danym momencie muszą wykonać. Choć to złożony i długotrwały proces, już niebawem wszystkie główne zawory gazu w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Górnik przeniesione będą na zewnętrzne ściany budynków.